To jest ekonomia w jednej lekcji. Dzień dobry. W czasie, gdy teoria ekonomii w istocie spójna i kompletna jest pomijana albo zgrozo dopasowywana do potrzeb krótkich, czteroletnich, wyborczych i politycznych, bo w długim okresie i tak wszyscy pomrzemy, wracamy tu w tej lekcji do źródeł ekonomii jako nauki, bo źródła budzą zaufanie, a praktyczne zastosowanie teorii ekonomii dla wzrostu i rozwoju jest bezwzględnie konieczne. Mija właśnie 300 lat od urodzin w małym portowym miasteczku Kirkoody w Szkocji Adama Smitha, twórcy ekonomii jako nauki, pierwszego przedstawiciela globalizacji. W 1776 roku, 9 marca 1776 roku, wydane zostało dzieło życia Smitha, badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. To wtedy narodziła się klasyczna ekonomia. W tym samym 1776 roku powstały też Stany Zjednoczone Ameryki. 4 lipca 1776 ogłoszona została Deklaracja Niepodległości USA. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów Adama Smitha, których podstawą są przedstawione w licznych przykładach własne jego obserwacje, dowodzą naturalności procesów gospodarczych, które za sprawą wolnego rynku międzynarodowego wolnego handlu, przy ograniczaniu monopolii i przywilejów, czyli w modelu naturalnej wolności, prowadzą do bogactwa. Naturą czy istotą bogactwa jest nie jak chcieliby jeszcze współcześni smysowi merkantyliści ilość i wartość zgromadzonych przez dane państwo kruszców, lecz dostatek bądź niedostatek podaży dóbr. Tenże dostatek Bądź niedostatek podaży dóbr, jest emanacją bogactwa i zależy w szczególności od produktywności pracy. Od czego z kolei zależy produktywność pracy? To jest przedmiotem księgi pierwszej z pięciu ksiąg, tychże badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów Adama Smitha i zarazem tematem naszej krótkiej lekcji. Smith opisuje rzemiosło wyrobu szpilek w pierwszej księdze. Które w podziale pracy jest podzielone, jak sam policzył, na blisko 18 odrębnych czynności. Dzięki podziałowi pracy i właściwemu współdziałaniu, produktywność zwiększa się tam wielokrotnie. Jak pisze, Smith, widziałem małą pracownię tego rodzaju, gdzie zatrudnionych było tylko 10 osób, chociaż ludzie ci byli bardzo biedni. Dodajmy, że jeszcze przed rewolucją przemysłową około 90% ludności na świecie żyło w skrajnej biedzie, potem te proporcje się zaczęły odwracać i dziś jest to około 10%. Biedni i dlatego skąpo tylko zaopatrzeni w niezbędne maszyny mogli, jak pisze, wyprodukować wspólnie ponad 48 tysięcy szpilek dziennie, ponieważ każda z nich robiła dziesiątą część owych 48 tysięcy szpilek. Prze to można uważać, że wyrabiała 4800 szpilek dziennie. Gdyby natomiast każda z tych osób pracowała dzielnie i samodzielnie i nie była uprzednio wyszkolona w tej specjalnej pracy, to z pewnością żadna z nich nie zrobiłaby 20, a może nawet i jednej szpilki na dzień, pisze Smith. Tak więc na podstawie osławionej za sprawą Smith'a The Pin Factory można założyć ponad 240-krotny wzrost produktywności w wyniku podziału pracy i współdziałania. Z 20 sztuk Do 4800 sztuk produktu. Tak, dla porównania, to blisko tyle, ile w 2021 roku, 2021 roku, jak wynika z danych Banku Światowego, wynosi rozpiętość produktu krajowego brutto na głowę pomiędzy 10 najbiedniejszymi, głównie afrykańskimi, i 10 najbogatszymi, Stany Zjednoczone i kraje Europy krajami. To jest odpowiednio pół tysiąca dolarów do 117, 117 tysięcy dolarów, czyli 234-krotny wzrost, mniej więcej podobny jak wynikał z podziału pracy i współdziałania. Smith zaobserwował, że podział pracy i współdziałanie przy wykonywaniu odpowiednich czynności wskutek specjalizacji i wynalazczości powoduje wzrost produktywności, a ta wzrost zamożności społeczeństw, bogactwo. Z kolei źródłem podziału pracy jest naturalne dążenie, naturalna, typowo ludzka. Nieznana wśród zwierząt skłonność do wymiany, handlu i zamiany jednej rzeczy na drugą. Tej skłonności, jak pisze, nie spotykamy u żadnego innego gatunku zwierząt. Nikt nigdy nie widział, aby jeden pies zamieniał z drugim dobrowolnie i celowo jedną kość na drugą, pisze Smith. Dziś wiemy, że niektóre gatunki zwierząt, lwy, jedyne kotowate żyjące w stadzie, mogą współpracować przy polowaniu, przy polowaniu, podzielić nawet zadania w trakcie tego zadania. Ale nie potrafią wymieniać się zdobyczą. Tak jak zaobserwował Smith. Człowiek, jak pisze dalej autor, potrzebuje nieustannie współdziałania i pomocy wielkiej liczby ludzi, podczas gdy całe jego życie wystarczy zaledwie wypozyskać przyjaźń kilku osób. Jak optymistycznie zauważa Smith. Dlatego właśnie rozwinęła się skłonność do wymiany. Daj mi to, czego ja chcę, a otrzymasz to, czego ty chcesz. Bowiem, i tu jeden z najsłynniejszych cytatów ze Smitha: Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własne interesy. Zwracamy się nie do ich humanitarności, lecz do egoizmu, i nie mówimy im o naszych własnych potrzebach, lecz o ich korzyściach. Smith dostrzega oczywiście również ograniczenia produktywności, ograniczenia, zakłócenia, powodowane przez różnego rodzaju, tworzone przez prawo, monopole, które przez ograniczenie konkurencji prowadzą do wzrostu ceny ponad ceny rynkowe. Źródła monopolii tkwią w przywilejach udzielanych przepisami prawa. Tak to się dzieje, jak zauważa Smith, że, że często hałaśliwa i wykrętna argumentacja jednych grup zawodowych łatwo przekonuje rządy, że interes prywatny części społeczeństwa uznaje się za interes całego społeczeństwa. Dlaczego łatwo przekonuje polityków taka, jak pisze, hałaśliwa argumentacja? Parafrazując słowa Smitha o dbałości o własne interesy, dlaczego taka dbałość o własne korzyści polityków często nie sprzyja interesowi całego społeczeństwa? 289 lat później, w XX wieku, amerykański ekonomista Mankur Olson. Zresztą kandydat do Nagrody Nobla, będzie pisać o przemożnej sile niewielkich grup interesu, które nazwie koalicjami redystrybucyjnymi. I będzie twierdzić, że powstrzymują one dalsze zmiany społeczne i ekonomiczne w rozwiniętych krajach Zachodu. Podsumowując z księgi pierwszej, badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów Adama Smitha, pod kątem aktualnych i dziś dla nas treści warto pamiętać o międzynarodowym podziale pracy, specjalizacji krajów jako koniecznych warunkach bogactwa według Smitha. Rozwój rynków, w tym podział pracy i współdziałanie, specjalizacja i wynalazczość, to procesy nieograniczone, nieograniczone, mogłyby dążyć do nieskończoności, gdyby nie Ograniczenia, zakłócenia wolnego rynku, powodowane przez monopole i przywileje. Dziękuję.